Proszę Państwa, jako że nam się przyjemnie rozmawia przy gameplayach, to puścimy sobie teraz coś o Baldur's Gate 3. Ja postaram się pogadać trochę o tej grze, chociaż też może się okazać, że gdzieś nagle zabłądzimy w jakąś dygresję, ale o Baldur's Gate na pewno będzie trochę. Film, który sobie obejrzymy, pochodzi z kanału Extra Life. To jest jeden z moich ulubionych kanałów, jeżeli chodzi o materiały związane z RPGami. I polecam Wam bardzo serdecznie sobie zerknąć. Ja to puszczę praktycznie bez głosu, na dużym wyciszeniu. Na YouTubie chyba nawet nie będzie tego głosu słychać, bo chciałbym, żeby to było tylko i wyłącznie tło do rozmów. Natomiast jeżeli Was interesuje więcej informacji na temat Baldur's Gate, no to w Extra Life jest, że to jest doskonałe źródło informacji. Oni dużo robią kontentu RPGowego, ja często sięgam po ten kanał, bo moim zdaniem jest, jak mówię, najlepszym źródłem informacji na temat gier RPG. I sobie radzą nieźle, naprawdę. Tak czy siak. Więcej materiałów tam u nich, oni opowiadają o różnych klasach, o zmianach wprowadzonych między Early Accessem a pełną wersją gry. I ja o tym Państwu opowiem, no ale zacznijmy oglądanie. Więc ja czekam na tego Baldur's Gate'a, czekałem na niego długo, ja mam 40 godzin chyba w Early Accessie, co jest pewną formą szaleństwa, a i tak nie wymyśliłem, jaką postacią ostatecznie chcę grać w tę grę. Zobaczymy jeszcze. Teraz można wybierać postacie, które są wygenerowane na jakby fabularnie i jako, że to jest gra od Larian Studios, to te postacie są zawsze dobrze napisane, więc raczej nie będę tworzył swojej postaci, tylko wybiorę jedną z tych. Z nowości, które się pojawiły i ujawniły teraz ostatnio, jest taka, że można sobie respekować postacie. To znaczy można sobie zbudować drużynę w oparciu o swoje własne potrzeby. Jest taki NPC, którego spotykamy w tych podziemiach akurat, do którego wchodzi próbuje się dostać nasza bohaterka. To jest taki umarlak jakiś, czy nekromanta, cholera wie, ta postać jest dużo bardziej złożona, ja to upraszczam bardzo mocno. I będzie można u niej zresetować umiejętności i zmienić w ogóle klasę postaci. Można będzie zmienić własną klasę, co raczej chyba nie jest polecane, bo to wpływa także na opcje dialogowe. Natomiast będzie można zmienić klasy także naszych towarzyszy, więc możemy sobie dopasować drużynę w zależności od osobowości, a nie tak, żeby pasowały klasami. Bo to była jedna z moich obaw była taka, że ja sobie stworzę postać albo wybiorę sobie postać i potem, żeby drużyna była idealna, to będę musiał decydować się na dobór klas, a nie dobór osobowości. A osobowości w grach Lariana są bardzo interesujące. Więc będzie można zmieniać tam także klasy postaci towarzyszących. Bo własnej klasy może nie będę miał potrzeby zmieniać, jak sobie wybiorę na początku, tak pójdę w tę stronę. Natomiast klasy towarzyszy będzie można zmieniać, więc dopasujecie sobie grę do waszych potrzeb. No jest bardzo, bardzo jest rozbudowana. To, co jest w Early Accessie, jeżeli mieliście okazję pograć, to jest 25% tak naprawdę całej gry. Plus, oprócz tego jeszcze w pełnej wersji 33% kontentu dodano do pierwszego aktu. Więc będzie w co pograć. Nie? To jest też trówka, to nie każdemu to podpasuje, ale większość obaw, które miałem przed premierą tej gry, teraz zostały... problemy zostały załatwione. Czyli po pierwsze, dobór drużyny, będzie można sobie swobodnie nad tym popracować. Po drugie, kwestie dialogów, będzie można zmieniać postać, która prowadzi dialog, więc nie będzie takiej sytuacji, że NPC podejdzie do waszego barbarzyńcy, który anime, zacznie rozmawiać i to zabije w ogóle jakiekolwiek sensowne dialogi. Więc możecie mieć teraz barda w drużynie, który społecznościowo jest, powiedzmy, mocno zaangażowany i będziecie sobie mogli jego wykorzystać do rozmowy. I niektórzy mówią, że to bez sensu, że w świecie podchodzi... To w ogóle jest dla mnie zaskakujące, bo dla mnie to jest taki argument, że jeżeli macie w czterech kumpli, idziecie coś na mieście, nie? I podchodzi do was i ktoś się pyta o kierunek, nie? Podchodzi do was, pyta, ej, przepraszam, jak dojechać tam? To na to pytanie odpowiada człowiek z waszej ekipy, który wie, jak tam dojechać, a nie pierwsza osoba, która została napotkana, nie? Tak to zawsze działa, nie? Wypowiada się człowiek, który w danym temacie jest najbardziej obcykany. Ktoś mi napisał w komentarzu, że to jest złe rozwiązanie, że można wybierać postać do dialogu, bo powinna rozmawiać ta postać, do której NPC podejdzie jako pierwszej. I dla mnie trochę dziwny argument, bo w grach RPG, które są zbudowane na podstawie gier fabularnych, zawsze jest tak, że te umiejętności i te postacie się uzupełniają. I jest bard, który zajmuje się gadaniem, albo jest paladyn, który ma wysoką charyzmę, który zajmuje się gadaniem, a nie jakiś barbarzyńca, który nic nie potrafi powiedzieć, nie? Te umiejętności muszą się uzupełniać i brak tej opcji w Early Accessie bardzo mnie bolał i bardzo mnie martwił. No ale jakby ostatnie doniesienia są takie, że będzie można sobie gadać spokojnie
wybraną przez siebie postacią. Jakość jest trochę słaba teraz, ja wiem, ale to dlatego, że to są nagrania, które pochodzą z live'ów. Ostatni live Lariana. Nie pamiętam, jak się nazywają te live'y. No, mają taką specyficzną nazwę. Coś z podziemiami albo... Lariani dużo pracy i dużo serca wkładają w te gry. Ja jestem... jestem ich fanem, sporym fanem tego, co robią. Wydaje mi się, że nawet jeżeli czasami gra mi nie podchodzi, to ona mi nie podchodzi dlatego, że nie dlatego, że została źle zrobiona, tylko dlatego, że ja osobiście mam jakieś inne potrzeby i że robią te rzeczy po prostu dobrze. Najlepiej w tej chwili robią. Tam jedyną konkurencją chyba dla nich był Obsidian Entertainment z swoim Pillars of Eternity, ale druga część już nie poszła tak dobrze jak pierwsza. No i teraz robią Avowed. Obsidian poszedł trochę bardziej w gry, bardziej 3D, trochę a la Skyrim, trochę a la Mass Effect, no bo tak było z tym ostatnim The Outer Worlds. I bardzo mi się podoba to, co Obsidian robi, ale no odeszli od tych izometrycznych RPGów. Więc należało powiedzieć, że Larian to jest jedna z najważniejszych ekip, jeżeli chodzi o takie tradycyjne, archaiczne być może trochę izometryczne RPG. I powiedziałbym, że to jest najważniejsza ekipa, jeżeli chodzi o modernizowanie. Że powiedziałem archaiczne, ale prawda jest taka, że oni bardzo współcześniają te gry. Korzystają ze starych rozwiązań, z tego co fani tych gier lubili, ale wprowadzają swoje nowe pomysły i robią to dobrze. Jest jeszcze Owlcat Games, to jest chyba rosyjska ekipa, prawda? Którzy robią Pathfindera i ten Pathfinder chyba też jest nie najgorszy. Ale też nie jestem wielkim fanem. A propos Owlcat Games, to oni robią także Rogue Trader, czyli grę z uniwersum Warhammera 40 000 jako izometrycznego RPGa, co mi się wydaje bardzo dobrym pomysłem, że do tej pory robili Dungeons & Dragons. Ja nie jestem wielkim fanem Dungeons & Dragons na komputerach, w ogóle na platformach rozrywki elektronicznej. Ale pal licho. Wiem, że wiele osób jest fanami Dungeons & Dragons, jakoś muszę to przełknąć. No i teraz Larian robi tego Baldura i ja jestem właściwie zachwycony nie faktem, że to jest kolejny Baldur, tylko że to jest kolejna gra Larian Studios. I tutaj też się jakieś takie pojawiają czasami nieporozumienia albo różne punkty widzenia. Dla niektórych Larian jest problemem, bo robią Baldura, natomiast nie mają doświadczenia w Baldurach. Ale kto ma dzisiaj doświadczenie w Baldurach? Larian ma doświadczenie w swoich grach i na pewno wykorzystują swoją wiedzę w tych grach. Więc podobieństwa do Divinity jakieś się pojawią, niektórym przeszkadzają te podobieństwa do Divinity. Tak czy siak, dla mnie nie ma to dużego znaczenia. Ja grałem oczywiście w Baldur's Gate, pierwszą część i drugą, jakieś tam jeszcze dodatki chyba były, ale nie byłem fanem Baldura jako takiego. Byłem fanem po prostu gier RPGów i Baldur się przytrafił gdzieś tam. Natomiast to, co robi Obsidian, to dla mnie jest dużo bardziej znaczące dla mojego doświadczenia jako gracza niż Baldursy kiedykolwiek. A Tyranny, też robione przez Obsidian. No, też pograłem w Tyranny, tylko też nie skończyłem. Jakoś się nie wkręciłem w to bardzo mocno. 30 FPS-ów, czy będzie na PS5? Chyba jeszcze nie jest do końca ogłoszone, jakie będą na PS5 opcje graficzne. Wersja PC-owa wychodzi 3 sierpnia, wersja konsolowa wychodzi trochę później. Więc to nie ma dla mnie znaczenia. I tak na PC-cie już kupiłem sobie tę grę dawno temu, więc... Czy Baldur's będzie ogrywany na streamach? Może coś popróbuję pokazać, ale nie sądzę. To jest jednak gra, która... No cóż, proszę Państwa, jest turowa i będziecie się nudzili. Ja mogę od czasu do czasu... Powiedzmy, że mogę od czasu do czasu dorzucić coś od siebie, żeby grę turową uczynić odrobinę bardziej atrakcyjną, ale no nie da się tego odratować chyba. W sensie, ja nie potrafię aż tak dobrze Państwa zagadać, żeby turówka była interesująca. Więc może coś pokażę. Na pewno gdzieś tam puści... Ja sobie też nagram gameplaye z Baldur's Gate 3, swoje własne. I potem będę je puszczał i omawiał różne rzeczy. Więc tak to może mieć jakiś sens. I sobie wtedy Państwu opowiem. W ogóle ostatnio mam taki... Tworzę sobie archiwum, więc za każdym razem, kiedy nagrywam cokolwiek, kiedy gram w cokolwiek, to mam odpalone nagrywanie i potem z tego ułożę jakiś materiał, i żeby sobie puścić w tło i pogadać. Wydaje mi się, że to się tak
Ostatnio się o tym przekonałem, że najlepiej czuję się wtedy, kiedy puszczam sobie coś w tle i opowiadam o tym. Zawsze mi to dostarcza jakiegoś kontekstu i mam dużo pomysłów o rzeczach, które można by opowiadać. Że seria na YouTubie byłaby super, tak ci się wydaje. To byłaby super seria dla 150 osób maksimum. Ja nie sądzę, żebym turówkę był w stanie zrobić dobrze. Myślę, że też dlatego, że byłbym znużony swoim własnym gadulstwem podczas tur, podczas dialogów. To byłoby strasznie upierdliwe. No bo to nie jest Wiedźmin, w którym ja mogę zamilknąć i gra się opowiada na tym samym poziomie, na którym ja opowiadam historię, albo nawet na wyższym, raczej na wyższym. Baldur's jest... To byłaby strasznie mozolna praca i myślę, że nie zaspokajałaby praktycznie niczyich potrzeb. No to jest taka gra, w którą trzeba pograć samodzielnie, nie? Żeby to poczuć. Turówka, walka turowa może zająć godzinę, a tymczasem w świecie gry to jest 3-minutowa wymiana ciosów. No to nie chciałbym tego robić. Zresztą ja nigdy nie robiłem turówek u siebie na kanale. Jakby cieszę się, że ktoś uważa, że mógłbym to zrobić dobrze. To jest mi bardzo miło, ale mam wątpliwości i też mam poczucie, że ten wysiłek nie byłby tego wart. I też zabiłbym przyjemność, bo to jest też tak, że grasz sobie w tę grę i jednak jesteś w stanie dużo więcej przemyśleć i zagrać dużo bardziej strategicznie, jeżeli w tym czasie nie opowiadasz różnych rzeczy. Więc są takie gry, które są na pewno fajne, a nie do końca się nadają na gameplaye. No, ale wracając do Baldur's Gate 3, wszystkie moje obawy, które miałem przed premierą, teraz straciły na znaczeniu. Wszystko to, co było dla mnie niewłaściwe, Lariani zmienili na to, co dla mnie jest właściwe. Więc jestem bardzo zadowolony. Ale też mam takie poczucie, że to może być naprawdę gigantyczna gra, która będzie wymagała sporo czasu, bo ona jakby fabularnie, jakby ilość tekstu, jaka została zrealizowana na potrzeby tej gry, jest ogromna. Ale do tego dochodzi jeszcze ta turowość, która powoduje, że każda walka rozciąga się brutalnie w czasie. Więc jeżeli teoretycznie dialogi zostały przygotowane na kilkadziesiąt godzin, no to dodajcie do tego kolejne kilkadziesiąt walk turowych, rozkminiania wszystkiego, szukania różnych rozwiązań. To, co Baldur's Gate 3 robi, to, co Lariani robią, jest czymś czasami pomijanym w recenzjach i w ogóle opowieściach o tej grze, ale czymś, co jest bardzo ważnym w RPGowaniu w ogóle. Że ta gra pozwala na rozwiązywanie problemów naprawdę na bardzo wiele sposobów. Jest taki przykład chyba z goblinami, który jest znany, ale ja go powtórzę, bo on jest zrozumiały dla wszystkich, że z goblinami można walczyć, można z nimi porozmawiać, przekonać do swojego punktu widzenia, można im zatruć żarcie, żeby gobliny nie były zdatne do walki praktycznie. I jeszcze jest kilka sposobów, które można znaleźć, żeby te gobliny pokonać. I to jest dla niektórych, to jest właśnie definicja RPGów, że macie problem i mistrz gry dostarcza wam całej masy, jedyne co was ogranicza to wasza własna wyobraźnia. Ja, jeden z moich ulubionych podcastów gry online dotyczył tego, czym jest RPG i czym powinien być RPG. I tam chyba redaktor Uwi, nie będę tam wchodził, opowiadał o tym, że on kiedyś był na sesji RPG i że jego drużyna doszła do takiego miejsca w podziemiach, gdzie była przepaść i długa była, nie dało się tego przeskoczyć, nie? Więc ktoś wpadł na to, żeby wyrwać drzwi z wcześniejszej komnaty i z tych drzwi zrobić kładkę. I to jest takie rozwiązanie, które możecie sobie zastosować w RPG-u, natomiast w większości gier totalnie nie ma takiej opcji. Nie ma opcji, że sobie wyrwiecie drzwi ze ściany. To nie ma, ta rozwiązywanie problemów jest bardzo, bardzo umowne. A to, co robią Lariani, to poszukują sposobów na to, by dostarczyć nam różnych rozwiązań. Oni trochę budują sandboxa w tym RPG-owym świecie. Że stoją tam różne beczki, jakieś beczułki, jakieś trucizny jest rozlana woda czy coś takiego i dostarczają nam narzędzia, byśmy sobie w kreatywny sposób wykorzystywali ten świat. I to jest coś, nad czym Larian bardzo mocno się skupia, natomiast z reguły recenzenci nie zwracają na to takiej bacznej uwagi, ponieważ oni przechodzą grę w ten jeden konkretny sposób i nie zastanawiają się nawet, na ile rozległe jest to, bo jak pracuje recenzent, to musi przejść grę. Jak ma przechodzić grę, to nie może sobie pozwolić na to,
bo to wymaga czasu. Nie? Nie może sobie pozwolić na to, żeby sprawdzić tam 7-8 rozwiązań jakiegoś questa, bo mu nie starczy czasu, żeby grę przejść. Więc to jest taki temat, o którym bardzo rzadko się opowiada. Też youtuberzy nieczęsto o tym mówią. Czasami lata po premierze pojawiają się takie kanały na YouTubie albo takie filmy, w ogóle serie takich filmów, jak się zachowa NPC, jeżeli na przykład Geralt w Wiedźminie postąpi tak, albo jak postąpi inaczej i tak dalej. I dopiero potem, po latach, zaczyna się grzebanie w tych questach i sprawdzanie, ile jest możliwości, ile jest rozwiązań, jak dużo jest dbałości o szczegóły w takiej grze. Wiedźmin jest świetnym przykładem, bo tam jest dużo takich sytuacji, gdzie konkretny wybór pozornie nie zmienia zupełnie świata gry, ale zdarzają się potem w konsekwencji rzeczy, które są niezwykle interesujące. I fajnie się odkrywa te rzeczy. Na najwyższym poziomie trudności jest jeszcze więcej wykorzystywania otoczenia. Znaczy powiedziałbym, że na podwyższonym poziomie trudności nie ma więcej opcji, tylko jest konieczność znalezienia opcji. Bo są rozwiązania, na przykład na łatwym poziomie trudności walka bezpośrednia z reguły załatwia sprawę. Natomiast na najwyższym poziomie trudności dochodzicie do takiej sytuacji, że nie da się walczyć bezpośrednio. Znaczy, jeżeli wpadniecie na najwyższym poziomie trudności, na najmocniejszy zestaw goblinów, to was tam rozjadą. Nie jesteście w stanie ich pokonać. Natomiast, no więc musicie szukać tych innych rozwiązań. Jest dużo większa motywacja na najwyższym poziomie trudności, żeby szukać rozwiązań i to z racji tego jest znaczące. Chociaż ja raczej w Baldursa będę grał na normalnym poziomie trudności, i rozwiązywanie problemów sobie zarezerwuję dla własnej przyjemności, a nie z konieczności. Tak, to był taki materiał, który miał 16 minut, więc nie będę tego przedłużał. Jak będę grał w Baldura, to na pewno sobie porobię swoje własne nagrania i z tych nagrań sobie obgadamy sobie Baldura dosyć dokładnie. Więc to tyle. Jeżeli chodzi o Baldur's Gate, przypominam Państwu, premiera 3 sierpnia. Ta premiera została przesunięta, bo pierwotnie chyba końcówka sierpnia była. I chyba Lariani uznali, że skoro gra jest gotowa, to też jest okazja do pogadania. Są pewne miesiące, które są dużo lepsze do premier, na przykład wrzesień albo bardzo blisko września. Tyle tylko, że te miesiące są czasami bardzo mocno zatłoczone. W tym roku niewątpliwie jest Cyberpunk i jest też Starfield, więc Larian Studios uznali, że być może pakowanie jeszcze Baldursa tam w to będzie kłopotliwe dla tej premiery. A 3 sierpnia, mimo że sierpień jest miesiącem, gdzie gier się sprzedaje mniej, może być korzystniejsze z tego, bo to jest zawsze taki trochę sezon ogórkowy. Więc przenieśli tam te premiery wcześniej i bardzo to miłe z ich strony, bo nie będę musiał się we wrześniu tak za bardzo męczyć. Czy we wrześniu jest też Spider-Man 2? To teraz żeś mi zabił ćwieka. Zaraz zobaczę. Wydaje mi się, że Spider-Man był gdzieś bliżej października, ale sprawdźmy sobie to. 20 października, więc nie we wrześniu. Ale to było zasadne pytanie, niewątpliwie. No, więc 3 sierpnia Baldur's Gate 3. Myślę, że mogę spokojnie polecić, bo spędziłem sporo czasu w Early Accessie. Ale trzeba wiedzieć, czego się oczekuje.